Tam cebula zimująca w gruncie. Odmiana Wolf na tej części pola. Na drugiej części pola inna odmiana. Widać troszeczkę więcej pędów nasiennych. Natomiast w Wolfie jest tego bardzo niewiele. Cebula bardzo ładna. Dosyć duża główka. Proszę zwrócić uwagę. Praktycznie zaraz będzie to pole do kopania, ale myślę, że cena nie spada tak szybko, więc producent nie zdecyduje się w najbliższych 2 tygodniach, żeby tą cebulę wykopać. Zaczyna się powoli obkładać łuską, dlatego też trzeba by zacząć stosować nawozy dolistne zawierające jak największą ilość potasu, a im dalej w stosowaniu, tym mniej azotu, tak? Teraz jeszcze można byłoby dać nawozy, które zawierają około 10-12% azotu, ponad 30% potasu, ale już w następnym tygodniu tylko 5-6% azotu, a jeszcze w następnym jeszcze mniejszą ilość azotu, jeżeli dałoby się to zrobić, ze względu na to, żeby ta cebula dobrze się wypełniła, dobiła główkę, te łuski, żeby ściśle przylegały i żeby była dobra masa. Jeżeli cebula będzie stała jeszcze ponad 2 tygodnie, należałoby o to zadbać, żeby dalej był szczypior bardzo zdrowy, bo jest czysty. Jest niewiele objawów z tym fylium, ale naprawdę niewiele jest. Jest bardzo szczypior, bardzo ładny, więc należałoby jeszcze zadbać o to, żeby nie było istym fylium i żeby nie wyszedł gdzieś przypadkiem mączniak rzekomy. Polecałbym tutaj albo preparat Signum, jeżeli nie był jeszcze stosowany, a jeżeli był już stosowany raz albo nawet 2 razy, to preparat Scorpion, żeby ochronić i przed tym fylium, i przed mączniakiem rzekomym cebuli.